Witam wszystkich. Zostałam poproszona o wykonanie czapki, którą zaczyna się od czoła, a kończy na czubku. Jeszcze takiej nie pokazywałam, zawsze było odwrotnie. Zaczynaliśmy od czubka, kończyliśmy na czole, albo rozpoczynaliśmy od ściągacza. Tutaj będzie zupełnie odwrotnie, rozpoczniemy od łańcuszka, ale to za chwilkę. Najpierw powiem, jakich materiałów używam. Tutaj jest włóczka Drops Lima. Producent, kolor, zużycie będzie w opisie, także zerknijcie sobie, jeśli chcecie taką włóczką szydełkować. Ja będę robić z dwóch niteczek, a więc moja czapka wyjdzie naprawdę gruba, cieplutka, akurat na chłodne dni, które są i jeszcze przed nami będą pewnie. Będzie naprawdę ciepła, ponieważ jest to wełenka bardzo dobrej jakości, także fajna włóczka. Zabieramy ze sobą szydełko 5 mm, zabieramy do szydełkowania. Co prawda włóczka jest na 4 mm szydełko, ale ja używam dwóch niteczek, 5 mm, myślę, że będzie ok. Możecie nawet użyć szydełka 6 mm, jeśli piątki nie macie. I nożyczki. Tak jak powiedziałam, można zrobić taką czapkę od czoła. Tak naprawdę dostosować do własnego rozmiaru. Wszystko zależy od tego, jak długi zrobicie łańcuszek początkowy. Można zrobić łańcuszek, połączyć go, ja to za chwilkę pokażę, i dostosować do własnego rozmiaru. Tak naprawdę może wejść każdy rozmiar. Wszystko zależy od oczek łańcuszka, które za chwilkę zrobimy. Jeżeli macie tylko możliwość robić jedną pojedynczą włóczką, to wtedy trzeba użyć mniejszego szydełka i zrobić więcej oczek łańcuszka niż ja proponuję, ponieważ ja zrobię 65 oczek łańcuszka. I trzeba będzie jeszcze przymierzyć. Po zrobieniu tych oczek łańcuszka mierzymy. A więc rozpoczynamy. Wzór jest super łatwy, także naprawdę polecam, poradzą sobie nawet początkujące osoby. Rozpoczynamy od pętelki początkowej. I oczek łańcuszka. Robimy tak długi łańcuszek, żeby nam oplótł głowę. Nawet możecie przy mierzeniu tak lekko naciągnąć, leciutko. I tak jak powiedziałam, ja proponuję zrobić czapkę na 65 oczek łańcuszka. Zrobię 65 oczek, pauza i do Was wrócę. Mój łańcuszek już jest zrobiony. Po takim delikatnym naciągnięciu ma on 55 cm i myślę, że będzie ok. Wy dostosujcie tutaj do własnych potrzeb. Dalszy etap, niezależnie od tego, ile zrobicie oczek łańcuszka teraz na początku, będzie identyczny, także już dla wszystkich, niezależnie od rozmiaru, pokazuję i pokazywać będą tak samo. Łączymy ten łańcuszek, wbijając szydełko w pierwsze oczko, od którego rozpoczynaliśmy. Przypomnę tylko, albo może powiem, bo nie mówiłam, że łańcuszek musi być tak ułożony, żebyście widzieli ten warkoczek. Nie może być on po prostu poskręcany i byle jak połączony, bo będzie wtedy nam się brzydko układać czapka. Po prostu trzeba ładnie ułożyć i połączyć. Wbijając szydełko w pierwsze oczko, od którego rozpoczynaliśmy, na szydełku nie ma narzutu, jest tylko pętelka. Przybliżamy do siebie te dwa miejsca i robimy oczko ścisłe, czyli narzut. Przeciągamy przez te pierwsze oczko łańcuszka i pętelkę na szydełku. Teraz można zmierzyć po naciągnięciu, czy będzie odpowiedni rozmiar. I idziemy dalej. Pierwszy rząd będzie wykonany, w zasadzie każdy następny już, będzie wykonany półsłupkami nawijanymi.
Jest to taki drugi rodzaj półsłupków. Są one ciut wyższe od tych zwykłych i gęstsze od słupków z kolei. Także wzór będzie naprawdę cieplutki, nie będzie żadnych tam dziurek i przestrzeni. Rozpoczynamy ten i każdy następny rząd od jednego oczka łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka. Proszę zrobić narzut i szydełko wbijamy jeszcze raz w to samo oczko, w którym było łączenie. Czyli tutaj wbijamy szydełko, wyciągamy pętelkę. Na szydełku mamy trzy niteczki, trzy pętelki i teraz przerabiamy to wszystko. Narzut i przeciągamy przez wszystkie pętelki, włącznie z tą na szydełku. I tak już będzie wyglądał każdy następny ścieg. Wbijamy szydełko w kolejne oczko i przerabiamy półsłupek nawijany. Powinno być u Was 65 półsłupków nawijanych, ponieważ było 65 oczek. I tak już póki co każdy następny rząd będzie tyle miał. Ja z biegiem rzędów pokażę Wam, jak zmniejszać, jaką metodą zmniejszać taką czapkę, żeby się ładnie układała. Także robimy do samego końca i na końcu tego pierwszego rzędu pokażę, jak połączyć. . 65 półsłupków nawijanych już jest zrobione i teraz pokażę, jak połączyć ten pierwszy rząd, ale to łączenie już będziemy powtarzać w każdym następnym rzędzie. Także policzcie sobie dokładnie, czy jest tyle, ile mieliście oczek łańcuszka tych początkowych. Jeśli nie, no to gdzieś tam umknęło to oczko, ten półsłupek. I teraz łączymy. Wbijamy szydełko w pierwszy półsłupek, od którego rozpoczynaliśmy pracę. Najpierw robiliśmy oczko łańcuszka i półsłupek. I my właśnie wbijamy szydełko w ten pierwszy półsłupek. Przybliżamy do siebie pętelki. Na szydełku nie było żadnego narzutu. Teraz robimy narzut, przeciągamy przez ten półsłupek i pętelkę na szydełku. I to jest łączenie. Z biegiem czasu będzie Wam się tworzyć taki szef, który będzie szedł tak trochę po skosie. To jest normalna sprawa. Jeśli macie jakieś inne metody, to podzielcie się w komentarzu, żeby tak nie było, żeby szef był prosto. I teraz każdy następny rząd rozpoczynamy identycznie. Proszę zrobić jedno oczko łańcuszka, narzut i jeszcze raz wbijamy w tym samym miejscu, od którego wychodziło to jedno oczko łańcuszka, czyli tutaj, i przerabiamy półsłupek. Tak już będzie wyglądać nasz początek każdego rzędu i wzór naszej czapki. Bardzo prosty, bardzo łatwy, jednocześnie szybko się przerabia i czapka jest tego typu, ma tego typu projekt, że można zrobić zarówno na kobietę, jak i na mężczyznę, ponieważ jest taki uniwersalny projekt, lekko zwisająca z tyłu głowy, także myślę, że będzie ok. Teraz proszę zrobić 10 rzędów, każdy rząd powinien mieć 65 półsłupków nawijanych. Jeżeli macie inną liczbę oczek łańcuszka, to dostosujcie liczbę tych półsłupków właśnie do tych oczek łańcuszka tutaj. Także robimy 10 rzędów i następnie pokażę Wam, jak już zmniejszać naszą czapkę. Zrobiłam 10 rzędów półsłupków nawijanych. Każdy rząd ma po 65 półsłupków i u mnie akurat wyszło to 11 cm ten paseczek. Jeżeli robicie inną grubością włóczki, cieńszą, to musicie zrobić tych rzędów więcej, tak żeby mniej więcej dostosować do tych 11-12 cm. Już zależy to od Was, jak chcecie, żeby ona z tyłu wyglądała, żeby była taka luźniejsza, to trzeba zrobić tutaj dłuższy
ten etap robótki. Ja postanowiłam już od 11 rzędu zmniejszać czapkę. Będzie to zmniejszanie takie delikatne, nie będzie ona się tak gwałtownie zmniejszać, ale tak powolutku. I już tłumaczę. Rozpoczynamy teoretycznie tak samo, od jednego oczka łańcuszka. I już możemy... Jedno oczko łańcuszka, półsłupek w tym samym oczku, czyli coś, co już powtarzaliśmy. Półsłupek nawijany oczywiście. I proszę zrobić jeszcze w trzech kolejnych oczkach po jednym półsłupku nawijanym. Więc razem będą cztery obok siebie. Drugi. Trzeci. I czwarty. Cztery pojedyncze półsłupki nawijane. I teraz w dwóch kolejnych oczkach zrobimy półsłupki nawijane łączone górą. Jak to się robi? Proszę zrobić narzut. Szydełko wbijamy w następne oczko i pracujemy tak, jakbyśmy przerabiali normalnie półsłupek, czyli wyciągamy pętelkę. Na szydełku mam trzy niteczki i nie przerabiamy tego tak jak zawsze, tylko robimy narzut i szydełko wbijamy w kolejne drugie oczko obok. I również robimy ten sam chwyt, czyli wyciągamy pętelkę. Na szydełku, zobaczcie, mam 5 niteczek. I teraz to wszystko musimy przerobić naraz. Czyli robimy narzut i przeciągamy ostrożnie przez wszystkie niteczki, wszystkie pętelki, które mamy, włącznie z tą na szydełku. I co nam to dało? Zamiast dwóch oczek tutaj u góry, które by powstały z dwóch półsłupków, mamy tylko jedno oczko, czyli jedno oczko zgubiliśmy tą metodą. I tak już proszę zrobić do końca tego rzędu, czyli następnie cztery pojedyncze półsłupki nawijane. 3, 4. I tak już robimy do końca. I w następnym, w piątym i szóstym oczku dwa półsłupki łączone górą. Jeszcze to pokażę. Łączymy identycznie, tak jak poprzednie rzędy. Przerobię ten rząd i powiem, co dalej. Pokażę wam również, jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy nie do końca zgra nam się tutaj dobrze liczba oczek, ponieważ powinna być teraz taka sytuacja, że są dwa półsłupki łączone górą i cztery pojedyncze półsłupki. Jednak tutaj zostałoby nam tylko na samym końcu tylko jedno oczko łańcuszka. Z jednego oczka nie powstaną dwa półsłupki nawijane, więc proszę spróć przedostatni półsłupek, tak żeby tylko trzy pojedyncze były. I tutaj dwa ostatnie przerobić właśnie tym ściegiem półsłupków nawijanych łączonych górą. To jest taka odpowiedź też na przyszłe rzędy. Tego naprawdę nie będzie w ogóle tego widać. Łączymy oczywiście tak samo. Oczkiem ścisłym, wbijając w pierwszy półsłupek. I teraz, co tutaj nam powstało? Zmniejszyłam ilość oczek tutaj aż o 11 oczek, czyli było 65 półsłupków w tych poprzednich rzędach, a teraz mamy 54 półsłupki. I żeby ładnie ta czapka się układała, żeby nam się tak nie falowała, musimy robić... Moja czapka wygląda już tak, jest naprawdę taka dosyć tutaj już długa, ma 26 rzędów i robiłam ją metodą, którą tłumaczyłam. Dwa rzędy normalne, jeden rząd gubienia oczek, tylko w jednym momencie, tutaj pod koniec, zrobiłam trzy normalne rzędy, żeby ten koniec był dłuższy i również możecie w ten sposób modyfikować
tak, żeby dostosować ten tył, przepraszam, do własnych potrzeb. Teraz zrobimy już dwa ostatnie rzędy. Będą to rzędy samych półsłupków nawijanych, łączonych górą. Tutaj mam około 25 oczek łańcuszka. Mówię łańcuszka, ale to są tak naprawdę półsłupki. 25 oczek. Myślę, że więcej nie trzeba przedłużać. I teraz po prostu pokażę dwa ostatnie rzędy. O właśnie. I są to same półsłupki łączone górą. Czyli jedno oczko łańcuszka, narzut, jeszcze raz w tym samym oczku wyciągamy pętelkę, ale nie przerabiamy, tylko proszę zrobić narzut i w następnym oczku to samo. Wyciągamy, na szydełku mamy 5 niteczek i przerabiamy. I tak już proszę zrobić do samego końca. Dwa półsłupki łączone górą do końca tego rzędu i łączymy tym samym sposobem, co rząd poprzedni. Dwudziesty siódmy rząd półsłupków nawijanych, łączonych górą, zrobiony i połączony. Połączony z pierwszym półsłupkiem, oczkiem ścisłym, tak jak do tej pory. Powstała taka malutka dziureczka i teraz już można dwiema metodami sobie poradzić, bo tak, możemy zaciągnąć to małe kółeczko, znaczy najpierw nawlec dłuższą niteczkę na igłę dziewiarską, poprzewlekać i zaciągnąć, zszyć, żeby już nie bawić się szydełkiem, ale można oczywiście ostatni rząd zrobić szydełkiem. Również tak samo ostatni rząd, same półsłupki nawijane, łączone górą i powinno nam się tak zmniejszyć, że zostanie naprawdę malutka przestrzeń. Także jeszcze jeden rząd robimy taki sam jak poprzedni. Tutaj będzie troszkę więcej kombinacji, ale już naprawdę mało nam zostało pracy. Ostatni rząd już zrobiony, jeszcze go połączę i powiem, co dalej. Łączymy, wbijając szydełko w pierwszy półsłupek, ten łączony górą. I tutaj robimy oczko ścisłe, już małe przestrzenie, więc troszkę ciężko. Oczko ścisłe, ale jednak została nam taka maleńka, centymetrowa dziureczka. Ona nie może tak być pozostawiona. I teraz proszę odciąć, nie wyciągamy nic tutaj z pętelki, pętelka taka troszkę dłuższa zostawiona. Proszę odciąć tak z 15 cm naszej włóczki i wywrócić czapkę na drugą stronę, do środka. Wywracamy, tak wyciągamy sobie te niteczki, pętelkę, ostrożnie, żeby jej nie spruć. I tutaj zrobimy taki ostateczny szef, żeby nie było widać tego łączenia na samym końcu. Spłaszczamy to miejsce, najlepiej tak, żeby pętelka była z prawej strony, tak maksymalnie z prawej. I tutaj robimy 2-3 oczka ścisłe, ale w jaki sposób? Oczka ścisłe muszą przechodzić przez dwie warstwy naszej czapki, czyli tą tutaj wbijamy szydełko, na którym nie ma narzutu, przez tą pierwszą warstwę, następne oczko pierwszej warstwy, następne oczko drugiej warstwy i robimy oczko ścisłe, czyli narzut przeciągamy przez te warstwy. Och, mi się tutaj rozwarstwiła od tych warstw. O. Przeciągamy przez te warstwy i znów następne oczko pierwszej, drugiej i dwa oczka ścisłe zrobione. Można jeszcze zrobić jedno oczko, ale to już nie ma takiej potrzeby. Jedno oczko ścisłe. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka. Zaciągamy i już wyciągamy z pętelki naszą uciętą włóczkę. Chowamy oczywiście i wywracam na drugą stronę, żeby Wam pokazać, że
Nic nie widać, żadnej dziurki i łączenie jest zrobione. Mam nadzieję, że uda Wam się ten projekt, ta czapka. Jeśli tak, to bardzo proszę, pokazujcie swoje czapki na moim profilu na Facebooku, jak Wam wyszło. Jestem bardzo ciekawa, jakich włóczek, jakich kolorów użyjecie. Jeśli Wam się przydał i podobał ten tutorial, to bardzo proszę, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być informowanym o coraz to nowych filmikach. Dziękuję za uwagę.